Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechor, witam w Bloodborne. Tak obiecywałem, tak zrobiłem. Obczaiłem, gdzie znajduje się przedmiot do ulepszenia ołtarza, tak żebyśmy mogli runa wrzucać do broni, czy tam do naszej postaci, bo to chyba są statusy dla postaci bezpośrednio. No w kernerze Hemwig to się gdzieś znajduje. Na samym końcu. No mamy tutaj różne inne rzeczy, no ale kurczę, podobno jest jakaś wiedźma, bossem jeszcze. Cholera, nie wiem gdzie to jest, naprawdę. Nie wiem, ale znam przynajmniej lokację, w której to jest, więc co no, poszukiwania trzeba zacząć. Ale mówiłem, czy to było na początku gdzieś, mówiłem. Dobra, może nie był to sam początek, ale zawsze bliżej niż granica koszmaru na pewno. Dobra, żebym się nie zagubił, gdzieś tam nie zbłądził. Czy ja nie walczyłem już z wiedźmą poza tym? No dobra, nie tam, nie w tamtą stronę na pewno, tylko w tą, tutaj na dół. Ma być wiedźma, tutaj są same kobiety, no to może jakąś wiedźmę uda się dorwać. Poza tym zbyt trudno tutaj nie będzie raczej, prawda? Co, tasaki, sierpy? A ja tu z toporem plus 6. Nie, ale kiedy już uda mi się tutaj tą całą lokację zrobić, no to do niewidzianych uderzamy oczywiście. Bo fiolki już są. Więcej niż 20 nawet. No nie wiem, czy to mądre iść tutaj, ale... A, tutaj również brak odpowiedzi. Oj. Co to? Co to było? A, to się pojawiło. Dobra, już pamiętam. Ale pada również szybko, jak zapamiętałem. Na moje szczęście. Wiecie, że nie jestem pewien, czy tutaj byłem kiedykolwiek? O kurde. No zbyt blisko upadku. A nie, byłem na pewno, okej. Okay. Przypominam sobie już. Pamiętam, na pewno bałem się wtedy, że ten olbrzym mnie zrzuci z tego mostu. Kurde, czemu dwie? Wcześniej dawali więcej. Oj, babuszko, no kurde, ale i tak ma dwa strzały, więc całkiem nieźle, muszę przyznać. Dobra, bankowo tutaj byliśmy. Nie ma się co pieskiem zajmować. Niech sobie biega tam po dole. Kurde, no w jednym spokoju to miało być podobno. No, bez kitu tam mi robaczek ucieka. Gdzie jesteś, robaczku? Tutaj uciekłeś? No cholera, pewnie już spadł. Trudno, dobra. Ale tak, co mamy tutaj? Zupełne nic. No dobra, no to co mamy tutaj? Czyżby coś? Na babę z młotem. No tutaj też byliśmy już. Żadna nowość. No chyba, że opuściliście sobie tamten odcinek akurat, kiedy to miało miejsce. Ale serio, gdzieś tu powinna być wiedźma. A ja jeszcze jej nie znalazłem? A może widziałem miejsce, które wygląda jak miejscówka do walki z bossem, a po prostu spanikowałem i uciekłem. A kurde. No i pięknie, nikogo nie trafiłem. Dopiero za drugim razem. Ej, a ty to skąd się wziąłeś? Jakim prawem? Prawem natury, oczywiście. Ej, czy ja tu byłem? Nie przypominam sobie, żebym tutaj był. Oj, ty skrytobójczy Nimenda, no. No nie, liczyłem, że jakiś backstep, ewentualnie. Ale spokojnie, bez tego też się da przeżyć. Okej, okay, musieliśmy tu być. No nie, to jest aż tutaj? Aż tu się cofnęliśmy? No bo jeżeli się nie mylę... A nie, chyba się mylę, chyba totalnie się mylę. Oooo, triple kill. Nie, jeżeli się nie mylę... Ej, właśnie, a jednak się pomyliłem. Jednak nas to nie było.
albo byłem mało spostrzegawczy. Ale nie, bankowo tutaj tej lokacji nie pamiętam. Oj, oj, delikatnie. No i... Kurde, o! Ale dobra, ale właśnie po to tutaj jesteśmy. Oj nie, no co ty. No co ty, no. Ja już myślałem, że to się nie uda. No normalnie tam by... Ej, tam można zejść, bankowo, ale jak zeskoczę, to zginę. Czemu? Bo nikt nie planował, że tam można zeskoczyć. Tylko i wyłącznie dlatego. Więc nie. Czyli chyba szukać drogi gdzieś indziej. Ale chyba autentycznie jesteśmy na tropie. Poza tymi wielkimi wrotami może być boss. A nawet może być tutaj, tak po prostu. Gdzieś między nimi. Między tym zakapiorem, a tym drugim. No, kurde! Ej, no bez przesady. Ale właśnie, tutaj wajcha, więc ja to tym razem otworzę. Kolejny skrót. Tylko i dokąd on prowadzi? To jest chyba w lesie będzie, tak? Gdzieś bardzo głęboko w lesie. No dobra, w sumie to nie jest aż to ważne. Ważne jest to, że ten zostawi pewnie cztery fiolki. Jak uda mi się go zabić. Na. Ile? Trzy. Może być. Jestem względnie zadowolony. Tutaj byłem, tak? To jest właśnie miejsce, skąd przyszedłem. Nie, pewnie, że nie. Bo bym tak babki nie zostawił przecież. A już tym bardziej dwóch. No zwłaszcza tej z młotem przecież. Nie pozwoliłbym jej tak długo dźwigać. A ja, ty skąd się wziąłeś? I kto cię tutaj zapraszał w ogóle? I po co ci to było? Nie, ale dzięki, trzy fiolki się do schodziku przydadzą zawsze. Nie no, stop, 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 moment. A może... No wiedza szaleńca. Ej, kolego! Poczekaj. No poczekaj, mówię. No... A, na szczęście. Dwa bliźniacze. Ej, któryś z was może się... Nie, już myślałem. Obudzi. Okej, okay, tu mnie na pewno nie było. I czy tu będzie wiedźma? No... Rzekłbym, że tak. Że raczej na pewno tak. Więc jeszcze rzućmy okiem tylko tam w drugą stronę. Czy na pewno czegoś nie pomijam? Czegoś ważnego? No w sumie ja bym się bał tej wiedźmy. No jak Kalisti szła do Junka i to podobne widoki widziała. Tylko, że tam dzieci i przybite do krzyży, a nie powieszone na słupach. No ale i tak nieprzyjemny widok. No to nie jest tak, że wstajesz, a mówisz, ale bym sobie popatrzył na wiszące zwłoki na palu. No nie, to tak nie działa. Ale dobra, stąd przyszliśmy. Dobra, tutaj otwarte. Gdzie to prowadzi? Najpierw tutaj, to bym chciał wiedzieć. A, dobra, to jest dalej Hemwig, Kerner, tylko że... Inna część. Dobra, dużo fiolek za ciebie. A nie, sorry, to jesteś tylko zwykłym trollem. Nie jest zakapturzonym zakapiorem, no ale też coś wpadnie na pewno. Chociaż te głupie dwie. Nie, dobra, to już wiem, gdzie nas ten skrót poprowadził ewentualnie. Co, faktycznie trzeba tam do pałacyku iść i pojeździć się z wiedźmą. No chyba, że tutaj na dole jeszcze coś jest. No, oprócz tego przedmiotu. No to już po prostu trzeba podnieść. Popiół ze szpiku. Ej, no chyba jestem wystarczająco dobrze przygotowany, żeby móc sobie zawalczyć. Nie no, stop, tędy przyszedłem. Jakoś, którędyś. Prawdaż to? Nie no, kurde, nie, serio, czasami mam takie problemy z orientacją, że się zastanawiam, czy z moją głową jest wszystko w porządku. Ale to tylko dlatego, że komentuję i bardziej się skupiam na komentarzu. Tutaj są dwie rzeczy, na których trzeba się skupić, a jestem wybitnie... jednotorową osobą, o jednotorowej mentalności. Że skupiam się na jednym po prostu. No, ale to też nie jest zbyt dobre. Bo 100% koncentracja się przydaje, ale kiedy, kurczę, musisz robić dwie rzeczy symultanicznie, to wtedy już jest, niestety wychodzi to troszeczkę gorzej. Ale co, no walka z bossem podejrzewam, a wy? No raczej tak, raczej tak. O, więc może z góry. Coś w tym stylu. Nie, no póki co... A jednak jest wiedźma z Hemwig. Gdzie jesteś wiedźmą? Tu. Pozwól, że zacznę w ten sposób. O kurde.
To był kiepski początek. A serio, to jest wiedźma? Nie, no chyba to była pomyłka. No zaszła tu pewna pomyłka, boss okazał się być zwykłym leszczem, a poza tym pasek dalej niezmienny. Dobra, podejrzewam, że coś trzeba tutaj zrobić. O, tu się coś dzieje. Ej, ty, może ty jesteś tą wiedźmą? No właśnie, może ty, to jesteś ty, brzydulo. No tak. Wszystko jasne. Pytanie, czy ona pozostaje tylko niewidzialna, czy znika? Nie, tu jej nie ma. Ale aha, dobra, może tak, trzeba tą formę zniszczyć, żeby pojawiła się druga. Może to właśnie na tej zasadzie, albo on po prostu będzie się tak przewijała. Ojej, biedna. Czy jednak znika? To nie jest tylko zwykła niewidzialność. A tu jesteś. Kurde, dobra. Może najpierw to jednak. Ojej. No przecież to jest na strzała jakby. Dobra, ona jest tu. No maleńka. Piechol poleca. No, mógłbym to skończyć. Ej, kurde, no i w sumie chyba będę musiał to skończyć, bo już jest więcej niż jedna tylko. Więc szybko ją trzeba odnaleźć teraz. Gdzie jesteś? Tu. No i do widzenia. Żegnam. Ej, dobra, one się będą pojawiały jeszcze? Dobra, tylko dwie. No to do porobienia. Jak jeszcze jedna wiedźma? Może to jedna z was? Na przykład ty. Nie? To ile jest tych wiedźm? Gdzie ona jest? O cholera. Nie, nie. Nie! To może mnie zabić. Ona właśnie podrżnęła mi gardło. No ale widocznie mam jeszcze drugie w zapasie, bo ja chyba żyję. Dobra, podejrzewam. A tu byłaś. Widziałem. Oj, czyżby teraz wykończenie? Nie, ale tu jest więcej wiedźm. Cholera, jeszcze więcej. No ale dobra, ta też martwa. No pozostają tylko te sumony. Ej, gdzieś tutaj, prawda? No gdzie się ukrywasz, brzydalu? Tu. No i czy to załatwia sprawę już definitywnie? Tak jest, dobra. Gałka oczna krwawego strzału. Plus trofeum. Nie, serio, to była łatwa walka. Dobra, lampkę raz. No i nie, ja w życiu się nie będziemy teleportować do snu tropiciela, póki nie dostanę przedmiotu do ulepszenia kuźni. Podobno jest tutaj. No to musi być to. Nic więcej tu nie ma, to musi być to. Narzędzie runiczne z kuźni. No i pięknie, tak jest! Huff! Po co machanie? Jak to zrobiłeś? Jeszcze mi powiedz, kolego. Nie, serio, bo tutaj... To mnie zastanawia, bo już na samym początku to zauważyłem, że tutaj pod każdym gestem jest jakiś symbol. Ja starałem się wykonać ruchy padem właśnie i na touchpadzie. W ten sposób, jak tam jest pokazane, no i kurde, nie działa. Albo nie działa tak, jak powinno. No nie, dobra, nie wiem. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, no ale ważne, że się postarali. Że dali więcej możliwości niż tylko po prostu wejście i wybieranie. Jakieś skróty zawsze muszą być. Ale dobra, no skoro mamy wszystko, to sentropiciela wreszcie, to kurde. Teraz spośród tylu będę wybierał. Ej, więc wiem, co zrobimy. Wejdziemy do sklepu, bo widziałem, że to idzie sprzedać za jakieś tam dosłownie symboliczne kwoty rzędu 20 tencjen, 40, 50 i tak dalej. I zobaczymy, które są najdroższe. Bo czasami tym można się naprawdę kierować. Ale najpierw samo ulepszenie. Zobaczyć, czy coś to kosztuje. A poza tym chcę nacieszyć wzrok tym, że coś tutaj się wreszcie dzieje. Tak jest.
I tak, prawa metamorfozy. Jedna z metamorfozy zwiększa punkty zdrowia o 5%, o kondycję o 10, fiolki o 1, kule o 4, obrażenia brutalne o 20. A tak co? Jeszcze raz. Co to oznacza? A, brutalny atak odtwarza punkty zdrowia. Całe 200. Moment, a brutalny atak to nie jest przypadkiem ten wirujący? No to... To by było dobre, krwawy zachwyt. Dobra, to moment, to wrzućmy. Okej, okay. To teraz drugi slot, rozumiem. Tętnienia plus od brutalnych ataków. No to też by się przydało. Ale tak, obrażenia fizyczne. 3% więcej. Obniża obrażenia tajemne, obrażenia od ognia, od pioruna. Odporność na szał plus 200. I tutaj na zatrucie. Tutaj lepsze. Niby dwie te same, a różne wartości. Ale dobra, odporność na szał plus 200 z chęcią bym przyjął. Dobra, uderzmy w trzeci slocik. No, zatrucie oczywiście, że będziemy brali, to plus 200, no bo... co jeszcze? Tętnienia od poległych? Ale ile? Zresztą niepowiedziane. Czasowa premia transferu. Ej, nie, no i to weźmiemy. Premia od poległych. Znaczy, może tętnień więcej po prostu. A, tutaj nie ma w ogóle nic. To jest pewnie coś zupełnie innego. Ale... Aha, klasyfikacja runy. To jest pole pamięci, a tutaj pamięć przyrzeczeń. Aha, czyli może... Może jakieś kowenanty są? Kurde, to szkoda, że... Eileen Wrona zginęła, bo to na pewno był jakiś kowenant. Tropiciele, tropicieli. Nie, dobra, ale co mamy? Mamy krwawy zachwyt. Czyli brutalny atak odtwarza. 200 punktów zdrowia, większa odporność na szał i więcej tętnień od poległych. Jakby co, odporność na zatrucie jeszcze też jest możliwa do wyboru. Nie, ale dobra, czuję się zdecydowanie mocniejszy. I moment, i to jest na pewno brutalny atak, tak? Moment, ten. Prawda? Mam nadzieję. Dobra, pytanie, ile tętnień więcej się dostaje teraz? Ale dobra, jeszcze starczy mi z dwa levele, jeżeli dobrze rozdysponuję. Choć nie, na pewno na jeden, bo teraz już są drogie. Oho, i tak, już są bardzo drogie. Ej, pomachałem umierającemu gościowi, naprawdę? Witalność, wytrzymałość, siła. No, umiejętności dają więcej niż siła, na przykład już teraz, na tym poziomie. Zabawienie krwi daje praktycznie nic. No tutaj jest całkiem spoko. W tajemnym, ale jeszcze jeden raz w umiejętności. Do 20, do zaokrąglenia. Okej, okay, już od 30 tysięcy ulepszenia. Spoko. Farewell, good hunter. Ale starczy nam jeszcze chyba czasu na szybki sprincik po mieście niewidzianych. A tak właśnie po wiosce. No nie ma praw miejskich, no trudno. Dobra, lecimy. 10 tysięcy przy mnie. Kurde, mogłem fiolki kupić. No ale oczywiście najważniejsze jest, że mam runy, które będziemy teraz testować. No chyba spisały się dobrze, nie? Znaczy nie wiem, czy odzyskałem 200 punktów zdrowia. Zresztą zaraz to będę mógł sprawdzić dopiero. Oj, albo nie będę miał takiej okazji. O kurde. Tak, odzyskuję 200. Za każdym razem, kiedy ten trafię. Albo nie za każdym. No gdzie jest moje 200 punktów? Przepraszam bardzo. Punktów zdrowia, czy to działa tylko raz w ciągu dnia? No 200 punktów, halo. No przecież ja to mam włączone, prawda? Czyż nie? Mogę w locie zmieniać? Nie, muszę przy ołtarzu, okej. Okay. A właśnie, sorry, oni się cały czas respawnują jeszcze. No to okej, okay, trudno. Skoro teraz nie wygląda na to, żeby działały te runy.
No ale muszą, no kurde, nie po co przecież tam wiedźmę zabijałem. No, tu jest przejście dalej, ale to za chwileczkę dosłownie. Najpierw to, co trzeba zrobić, czyli wyrównać rachunki. No po 200 punktów każdy miał mi dać za mocny as, dobrze, za mocny atak. Za brutalny, czyli za to. Chyba. Bo to równie dobrze może być po prostu atak ładowany, a brutalny to jest ten finisher. To wtedy popełniłbym duży błąd, wybierając takie coś, a nie inaczej. Dobra, tamtych dwóch zostawimy. Ej, a ty skąd? Dziwne, nie, serio, nie pamiętam, żeby tutaj ktoś się kręcił. Ani też, żeby ona coś zostawiła. No kurde. Proszę cię. Czemu kule? Cały czas kule. Ale tam była druga babka z dzwonkiem, niestety. Ci, co prawda, pewnie są do zabicia jak najbardziej. No, gdzie było to zejście? No. Ej. No i nieźle. No to gdzie idziemy, kochani? Ej, takie okazje już nie będę miał chyba nigdy. Żeby zdzielić to monstrum w rękę. W sumie tętnie nie aż tak dużo, żeby nie spróbować. Uwaga. Kurde, dobra. To nie działa. O kurde. Dobra, już się ładnie zaczęło. No, zyskuj, zyskuj, proszę cię. No i zabiła mnie tym sierpem! Cztery krótkie uderzenia! No ale dobra, no szybkość połączona z agresją. I dodatkowo połączona z płcią. Czyli z byciem kobietą. No i macie receptę na zabójstwo piechola. No kurde, proszę cię, rusz dupsko! No i po mnie! No bo jak nie potworek, to jakiś strzelec. Jak nie strzelec, to potworek. No chyba, że tu... Dobra, to nie jest głupie zabić ją jednak. Choć miałem w planach totalny sprint. Dobra. No, wstrząsająca informacja dla nich, że babka nie żyje. Dobra, kule. Coś jeszcze? Kurde, tylko kule. Kule, 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 tylko kule. No nie widzę tych 200 punktów zdrowia, więc chyba faktycznie brutalny atak. To jest zupełnie coś innego, niż to, co ja myślałem. No okej, okay, skoro wiemy, że one chcą mnie zabić, to nie ma sensu wjeżdżać inaczej niż właśnie w ten sposób. No kurde, no ile razy? Raz mogą mnie zabić, okej. Okay. Czasami wtopy się każdemu zdarzają. No ale na pewno nie więcej niż raz, piechol, no nie więcej. Zwłaszcza, że to są moje tętnienia. O kurde. No nie. No nie, po prostu nie. Ładuj to. Aha. Oczywiście teraz postanowiły zostać z tyłu. A jak żeby inaczej? Ale mam wrażenie, że ta druga babka z dzwonkiem gdzieś jest naprawdę niedaleko. Bo nie wyglądało, jakby chciały zostać martwe. Na długo. A tutaj przecież na górze była po prostu, prawda? Tylko tutaj ktoś strzelał. Oj nie, 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 nie. Kurde, drugi. Dobra, można ich ładnie pożegnać. Przynajmniej tymczasowo. Wycofać się tu. Choć nie, kurde, wycofanie się tutaj odpada, bo one już tu są. I co z tego, że odzyskałem trochę zdrowia tylko? Tutaj walka z nimi może się przeciągać w nieskończoność. Ja tam muszę pobiec niestety. I zrobić porządek. No, tylko czy ten porządek uda się naprawdę zrobić? No nie wiem, nie wiem, nie wiem, no bo olbrzymy. Kolej z miniganem. Olbrzym stoi w wejściu, no. Nigdy nic fajnego. Gdzie ona jest? Dobra, może najpierw ty. Okej. Rzekłbym, że spokój względny. Tutaj to nie są drzwi niestety. Czy to jest? Oczywiście nie z tej strony.
Kurde. Uzyskasz? Uda się? No za cholerę, nie? Nie, czyli jak ja się dostałem do tej babki ostatnio? Przecież dosyć szybko udało mi się do niej dobiec wtedy, pamiętam. To na pewno nie było na tej zasadzie co teraz. Gdzie był ten skrót? Jakieś boczne przejście, zeskok, upadek z wysokości. Kurde! A! Cokolwiek. A! Sorry, wybacz, że tak krzyczę, bym się czegoś bał, ale ja się boję śmierci. Jak każdy. Tylko nie każdy się boi śmierci w grze. No patrzcie, no i pierwsze 15 fiolek tylko. Dobra, prawie całość się udało odzyskać. Niestety prawie to jest 1/4 paska. To 14 fiolek tylko. Ej, tu? No na to wygląda, że tu ją zaraz znajdę. Ło, kurde, taki strzał w plery. Dobra, co my tu mamy? Następca, kolejna runa. Albo kolejny run. Ty nie jesteś tą babką, prawda? No właśnie, szkoda. Szukam babki z dzwoneczkiem. No ale może to... Cholera, nie z tej strony. Ej, moment. To tu można było cały czas przejść? No kurde, nie wierzę. Po prostu, no nie wierzę w to. To gdzie jest moja spostrzegawczość w takim wypadku? Kto mi ją ukradł i za ile mogę ją odkupić? Serio, bo przyda się na pewno mi się jeszcze w życiu. Kurde, no... Dobra, ale zdać z tego, że oni zaraz wstaną. Trzeba znaleźć babkę z dzwonkiem. Jest na pewno gdzieś w pobliżu. Rzekłbym nawet, że jest bardzo blisko. Tylko dokładnie jeszcze nie wiem gdzie. Ale po wnikliwych poszukiwaniach na pewno uda mi się ją znaleźć. Tam jesteś. Dobra. No, tym razem nie dał się nabrać. Na numer z kaleką. No i pięknie. Wreszcie swobodna, powolna eksploracja w moim własnym tempie. No i drzwi otwarte. I to rozumiem. Choć teraz nie wiem po co, skoro tutaj był skrót. No dobra, czy wioska niewidzianych skrywa jeszcze jakieś inne sekrety? Gdzieś tutaj może jeszcze czaić się jakieś ukryte przejście, na przykład... O! Kim jesteś i czemu modlisz się w kącie? Czy w ogóle należysz do żywych? Nie wiem, nie mogę się rozwalić, ale to dziwna poza na śmierć. No bardziej jestem w stanie uwierzyć w taką, że ktoś usiadł na krzesełku i się zasiedział na śmierć, niż zakręczał w kącie. Przy ścianie. Ale dobra, skoro nie masz jednej i drugiej babki z dzwonkiem... To gdzie teraz? Zawsze można odbić tutaj i szukać jakoś przejścia tam, ale... A właśnie, tutaj są wrota po prostu. Super. Spostrzegawczość plus 100 widzę, piechol. Autentycznie. Nadszedł czas na łkanie. Ej, czy miałem wrażenie, że to... No właśnie, że troszeczkę inaczej ten cios. Wygląda, kiedy ma się pochodnia. To by było dziwne, jakby pochodnia wpływała na wygląd ciosów. No dobra, ale spoko. No, czyli... Co? To już odhaczone? No niemożliwe przecież. Jak to? Na pewno trzeba lecieć gdzieś dalej. Przecież tam ktoś strzela. Tu się coś dzieje. To można chamsko zejść na dół. Ale właśnie, babki nie ma. To bezceremonialnie mogę się wypuścić na dół, bo wiem, że nikt się nie zrespawnuje już. No dobra, tylko z tymi trzeba zrobić porządek. Już klasyczna praktyka. Ale nieźle wyszło. No wprawa, po prostu wprawa. O kurde. O jeszcze? No.
Ej, no jeszcze nie padła. A jedna fiolka. Dlaczego nie? Nie tu. Tutaj była właśnie tu babszty z... Oj, ale słyszę i kolejny dzwonek. Więc jednak jeszcze moja obecność tutaj jest wymagana. No przecież słyszałem. Okej, dobra, tam się dzieje też coś innego. Jakieś grube zaklęcia tam się dzieją. Dobra, koniec uciekania. Mieliście jakieś wrażenie, że coś po was schodzi, a mieliście akurat w rękach pada i nie mogliście go odłożyć? Ja właśnie mam tak teraz. Chyba po plecach zasuwa mi pająk. Ej, dobra, jeszcze jeden taki, będę w ogóle przy topór. Nie pająk, tylko fragment kamienia, oczywiście. No już, dupę z waski swojej. Dobra, sprint. No nie w koktajl, no na pewno nie w koktajl. Ale na śmierć? Cholera! Ej, faktycznie coś po mnie łaziło. Ale zwykle jedna mała muszka tylko. Nie, dobra, kochani, serio, ja w tym miejscu ten odcinek skończę, ale po te tętnienia udamy się w kolejnym materiale bankowo. Bo miejcie tutaj, naprawdę, no nie miejcie złudzeń, że to ja to tam zostawię, tam było za dużo. Ale teraz, kiedy pootwierane są skróty, to już pójdzie zdecydowanie szybciej. Więc dobra, wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Kurde, piękny kadr, wyhaczyłem. Oj, co to było? Dobra. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!